W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę podpisania traktatu ryskiego. Miało to miejsce 18 marca 1921 roku. Traktatu, który kończył wojnę polsko-bolszewicką lat 1919-1921. Archiwum Akt Nowych jako centralne archiwum państwa polskiego włączyło się w obchody tej rocznicy. Nasza instytucja przygotowała kilka bardzo ważnych wydarzeń związanych z tą rocznicą. Wśród nich jest wystawa online, która zostanie uruchomiona na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych oraz towarzysząca jej wystawa plenerowa, która w tej chwili stanęła na dziedzińcu Archiwum Akt Nowych. Obu wystawom towarzyszy katalog zabierający najważniejsze dokumenty dotyczące omawianego okresu. Do wystawy i do katalogu wykorzystaliśmy blisko 30 zespołów archiwalnych znajdujących się w Archiwum Akt Nowych. Nasze archiwum posiada bodaj największy zestaw dokumentów dotyczących traktatu ryskiego. Ale trzeba pamiętać, że ten traktat został podpisany w Rydze, ale wcześniej rozmowy były prowadzone w Mińsku i kontynuowane właśnie w stolicy Łotwy. Pośród zespołów archiwalnych, które szczególnie należałoby tutaj wymienić, należy wymienić właśnie dokumenty z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Aprowizacji, ambasad, między innymi ambasady w Moskwie, ambasady w Paryżu, Londynie, Rzymie, ale również spuścizny prywatne, w których znajduje się bardzo dużo ciekawego materiału dotyczącego traktatu ryskiego. Wśród tych zespołów, tych spuścizn prywatnych, szczególne miejsce mają akta Jana Dąbskiego, który w czasie rozmów w Mińsku i w Rydze był przewodniczącym polskiej delegacji. Jego zespół składa się z 23 jednostek archiwalnych. Część z nich poświęcona jest właśnie negocjacjom prowadzonym przez polską delegację w Mińsku i w Rydze. Wśród dokumentów, które zachowały się po Janie Dąbskim, możemy znaleźć protokoły z posiedzeń plenarnych, w których możemy przeczytać o postanowieniach i o decyzjach podejmowanych przez obie negocjujące strony. Mamy w tych dokumentach bardzo ciekawe informacje dotyczące życia codziennego polskiej delegacji, kosztów zakwaterowania i pobytu polskiej delegacji w Rydze. Mamy bardzo ciekawe fotografie przedstawiające polską delegację w czasie obrad. Również poza tym trzonem delegacji, który podpisał traktat ryski, także fotografie sekretariatu polskiej delegacji i innych pracowników, którzy wyjechali wówczas do Rygi. Bardzo ciekawym dokumentem w spuściźnie Jana Dąbskiego jest mapa robocza pertraktacji ryskich. Mapa, nad którą pochylali się przedstawiciele obu delegacji i podejmowali decyzje dotyczące przynależności określonych obszarów do jednego lub drugiego państwa. Także ten materiał, który znajduje się w spuściźnie Jana Dąbskiego, jest tutaj szczególnie ważny i on znalazł swoją rangę zarówno w wystawach, o których była mowa, jak również w katalogu, który niebawem ukaże się, jest w tej chwili w druku.